go. Nie wstydź się! Witek, kom, kom! Kańczyki areal! Tu mamy taki wymiar. Pierwsza ścianka. Pierwsza ścianka do ula jednościennego, 3 cm grubości. Drewno suszone. Drewno suszone z Estonii nawet wprowadzane. Opis sprzętu będzie w opisie. To jest piła Bosch. Wiadomo, BHP musi być, okularki, wszystko jest. Nie tniemy w rękawicach. To wszystko jest w instrukcji obsługi piły, nie? Warto by było się zaznajomić zawsze. Okularki z zagranicy wprowadzamy. Wszystko z zagranicy. A tutaj już miodnie są gotowe. Pod ul warszawski poszerzany. Tutaj mamy powałeczkę. Tak. Z tyłu są dwa otwory z powodu tego, żeby lepiej wydostawała się wilgoć. To musi być równiutkie, nie ma to tam. Jest nas trzech i jeden wspólny cel. Zapraszam do oglądania innych moich filmików. I oczywiście do subskrypcji. No dobrze by było tak od producenta wziąć. Estonia. Dobrze by było sprowadzić sobie taki jakiś transport. Dobrze by było sobie sprowadzić transport taki. Tak, tylko gościu to on tira zamawiał, nie? No. Machnął dolarem.
do fajek. Drugi, a ja to. Pojechało odwiedzić syna. Robota idzie pełną parą. Pokój wszystkim strzelarzom. Strzelarze całego świata, łączcie się. To jest Ying i Yang. Papa, tego coś się wypnie. Chciałem ogłosić konkurs, moi kochani. Czytam nazwy dla mojej pasieki. Piszcie w komentarzach, bo nie mam pomysłu. Coś wymyślimy. Coś związane z naturą. Mile widziane. Tak oto powstaje materiał na ule jednościenne. Deska 3 cm. Bo ważne jest, żeby w życiu mieć plan B. Dobra? Panowie tutaj zapierdzielają. Szef nagrywa. Nie wiem czy po 8 Za 3 tysiące złotych. Bo mu zablokuje. No, mamy tyle już materiału, cały czas rośnie. Ale tu ma większą górę, jak on będzie miał reakcję. Ja trzymam sobie. Pogadaj sobie mu. Trzeci dzień zmagać. Powiedz nam coś na temat tego, co robimy. Sieben acht fighting 0 meters. Tu ma być 7. Od 10 to jest 17. To idzie do gniotni. A to idzie do... Do korpusu gniazdowego. Nie. Jako powałka. Ustawienie. Spańcich milimetrów i drajcich milimetrów wzdłuż. Wszystko jasne. I to jest patent. Co robisz? Najpierw fetce. Kurwa, frezuję. O matko, bok, ty i twoje bluźnierz. Ścianki. Frezuję, wytniesz sobie. Frezuję bok ścianki na centymetr głębokości i na szerokość 3, bo tu będzie wchodziła druga ścianka. I się zakleszczała. Proste jak sre. Idzie. Dawaj, tajdem. No. Thank you.
Baila bomba. Tak to wygląda. Tu wchodzi deseczka. 3 cm i centymetr grubości. Ja demonstruję, jak to wchodzi, powiedzmy, tej ścianka w boku. Dochodzi tak, cała ścianka. Tu wkręty klej. Będzie równiutko. I tak. Dobra. Niestety frez się złamał i zostawia nam taki mały ślad. I tak będzie pod deską, to luz. To będzie tutaj przylegać, także tu nie będzie tego widać. Przyjdzie klej, wyrówna to takie 1/10 mm. To tam. Pokaż freza. Lepiej, żeby nie pokazywać takiej rzeczy. Frez ma dwa ostrza, jedno jest lekko złapało, a drugie się bardziej złapało. Wyłamało. No coś musiało być w desce. No. Nie wierzę, że... Niby porządne dechy, ale coś mogło. Wiesz, drzewo rośnie, wojny były. Oni się strzelali. Jakieś kawałki metalu. Jakiś gwózdek albo coś tam rosło razem w tym drzewie. No tutaj ścianki korpusów. Raz Janusz nabój wyciągnąłem. Ścianki z deski. Miodni. Kolejny etap, składanie ścianek. Przednia ścianka. Przednia ścianka. Sklejamy klejem do drewna D4. D4 oznacza, że to jest najbardziej wodoodporny. Kosztował chyba 20 zł. Można sobie zobaczyć. To jest musztarda i ketchup, kurczę, do hamburgerów, a nie? Zastosowanie jakie ma? Amerykański taki, kurczę. Oni tam w kilogramach pierdolają. Oh Jesus. Damian i jego komentarze. Pozdrówmy wszystkich poganów. Weź, no nawet nie gadaj tak, bo ja pierdolę. Dobra, no już przepraszam. Łuźba, jeszcze się ktoś obrazi. Jeszcze raz. W linku podam miejsce, gdzie go kupiłem. Aplikujemy sobie o, w taki oto sposób. Nie za dużo, nie za mało. Czasami zdarzają się też takie niuansiki. Trzeba być czujnym. Jedziemy z tym koksem. Tu wiadomo, jedno wchodzi w drugie. Szkoda, że nie mam trzeciej ręki. Ścianka gotowa. O, jeszcze nie.
Blotek. To oczywiście poprawiamy. Zobaczmy, jak robi to profesjonalista. Ja się nic nie zjedzę. Będziesz mnie takiego brudnego ludziom pokazywał? Ty nie jesteś pokazany, tylko to, co robisz. Masz szczęście. Wybrudzi młotkiem flaki. Koń. Tylko średniowieczna tortura pewnie. Wszystko. Jak Ragnar Ragnarsson. I jego mafia. I taka ścianka jest gotowa. Mamy ich tu sporo. Przyrównać.